programie Skaner Grudziądza. Umowa na rewitalizację Góry Zamkowej w Grudziądzu podpisana. Zadanie zrealizuje miejscowa firma. Góra Zamkowa w Grudziądzu wznosi się nad prawym brzegiem Wisły. Już od niepamiętnych czasów było to miejsce spacerów i wycieczek, których cel stanowiła główna atrakcja – wieża zamkowa Klimek. Przygotowania do odbudowy średniowiecznej baszty władze Grudziądza rozpoczęły już kilka lat temu. Ostatnia pamiątka po górującym niegdyś nad miastem Zamku Krzyżackim została wysadzona w powietrze przez Niemców podczas walk o miasto w 1945 roku. W mieście rozstrzygnięto przetarg na rewitalizację Góry Zamkowej. Podpisana została już umowa z wykonawcą tego zadania. Projekt zostanie zrealizowany dzięki wsparciu z funduszy unijnych. Rewitalizacja właśnie ma na celu, i to jest zadaniem rewitalizacji, przywrócić dawny blask miasta. Te ulice, które są tu zrobione w okolicach rynku wszystkie, no przecież tak dawniej ten bruk wyglądał. To nie tylko, ale i ta wieża, bo proszę sobie, przecież rewitalizujemy również nabrzeże nadwiślańskie, więc te nabrzeże nadwiślańskie, w to się wpisze również Wiślana Trasa Rowerowa i ta wieża Klimek i będzie to pewne całościowe zamknięcie tej części rewitalizacji. Ja mówię tej części, bo jeżeli chodzi o następne wydanie unijne, też będziemy wpisywać projekty związane z rewitalizacją innych dzielnic miasta starych. Na przykład Nadgórnej, Kościuszki, Fortecznej, ale też kwestia przyszłości. W tej chwili doszło po 4 latach, proszę sobie wyobrazić, począwszy od dokumentacji, poprzez te prace, które już były przygotowawcze, bo już były odsłonięte fundamenty zamku przez różne ekipy. To dosyć trudne są i skomplikowane sprawy, bo wymagają opinii archeologów i innych jeszcze ekspertów. Mówię o tym, co było w przeszłości, ale w końcu doprowadziliśmy do podpisania umowy i jestem zadowolony. W ramach całego przedsięwzięcia zostanie między innymi zrekonstruowana wieża Klimek, powstaną zabezpieczenia wykopów archeologicznych, a relikty Zamku Krzyżackiego będą osłonięte dachem. Wykonawca inwestycji, grudziądzka firma, ma doświadczenie w realizacji tego typu zadań. Właściciele przedsiębiorstwa zdają sobie jednak sprawę, że oczekiwania mieszkańców są duże. Mamy tam doświadczoną to kadrę pracowników, są to ludzie z doświadczeniem, którzy pracują u nas około 17-18 lat na tych budowlach. Poza tym i ta kadra techniczna jest też odpowiednia. Zatrudniamy tych pracowników i z Torunia, i z terenu Grudziądza. Także powinniśmy sobie poradzić spokojnie. Nie powinno być tam jakichś takich problemów. Dla miasta to jest bardzo ważny element w dziejach miasta. To jest to jedyna pozostałość tutaj po potężnym zamku krzyżackim w Grudziądzu. No, udało się znaleźć i pozyskać środki na rekonstrukcję i odbudowę tej wieży. Myślę, że to będzie doskonały i punkt widokowy, i miejsce tutaj zwiedzania dla wycieczek, dla rodzin, dla mieszkańców miasta. Tu nie powinny być żadne zmiany. To, co tu jest, projektant naniósł, nie możemy nic tutaj zmienić, w żadnym wypadku. Ten program, co tu jest przedstawiony, tak powinien stać tutaj w rzeczywistości. Na Górze Zamkowej zbudowane zostaną nowe drogi i chodniki, z których część będzie poprowadzona w miejscu dawnych murów zamkowych, dzięki czemu można będzie wyobrazić sobie rozmiary tej nieistniejącej już budowli. Każde działanie na zabytkach nie jest łatwe. Wymaga szeregu wykonania dodatkowych różnych dokumentów i uzgodnień w wielu instytucjach. Tak też było z Górą Zamkową. Pamiętajmy, że tak naprawdę pomysł odbudowy wieży Klimek pojawiał się w mieście od kilkunastu lat. Wiele grup społecznych, osób mówiło, każdemu się marzyło, aby tą wieżę, ten symbol Grudziądza przedwojennego odbudować. Natomiast tak naprawdę realnie odbudowę samej wieży to jest około 2 milionów złotych. Więc środki zebrać, choćby nawet przez miasto, to bardzo, bardzo było ciężko. Stąd też pomysł, aby sfinansować odbudowę tego ze środków unijnych. Ale żeby to zrobić, trzeba było dokonać szeregu badań archeologicznych, które tutaj kompleksowych nigdy nie wykonywano. One zostały zakończone. Następnie po tych badaniach oczywiście trzeba było opracować wyniki tych badań. Pamiętamy wszyscy, została wydana kilkusetstronicowa duża książka, która to wszystko wyniki ujęła.
I potem prace projektowe, bardzo długie uzgodnienia każdego detalu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Następnie problemy z, jak wiemy, z samym może dofinansowaniem i z taką luką prawną. Ponieważ mieliśmy koło zamknięte, wielokrotnie na sesji radnym tłumaczyłem, dlaczego tak szybko nie otrzymujemy środków unijnych, bo to jest koło zamknięte, bo nie mogliśmy uzyskać pozwolenia na budowę, a jego nie mogliśmy uzyskać, bo nie mieliśmy kierownika zaakceptowanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jego nie mogliśmy mieć, bo nie mieliśmy wykonawcy, a wykonawcy nie mogliśmy wyłonić, bo nie mieliśmy środków. No i tak mogliśmy się w kółko kręcić. Stąd też no, różne zabiegi, rozmowy z Urzędem Marszałkowskim, ale zakończyło się pomyślnie. Na wiosnę tego roku zostały nam przyznane środki unijne w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Grudziądza na lata 2007-2013. W ramach tych środków, jak wiemy, ogłosiliśmy od razu postępowanie przetargowe i dzisiaj cieszymy się, bo mamy już wykonawcę, który myślę, że bardzo szybko powinien wchodzić. Wszystko oczywiście zależne jest od aury, od pogody. Na tą górę i w przyszłym roku, na jesień, powinniśmy wszyscy już się nią cieszyć. Mamy to ciekawe miejsce, przede wszystkim przez tą samą wieżę Klimek, bo tam na samej wieży, na tej wysokości prawie 300 metrów będzie zlokalizowany taras widokowy. Myślę, że będzie tam piękny widok. Dzisiaj niekoniecznie ten widok można dostrzec, ponieważ zwłaszcza jak się pojawiają liście nam na wiosnę, to drzewa, zakrzewienie nam zasłania widok Dolnej Wisły. Wchodząc na wieżę Klimek będziemy podziwiać całą Dolinę Dolnej Wisły. Myślę, że w słoneczną pogodę będzie też widać nowe, będzie widać świecie, tak? Pamiętajmy, że zamki krzyżackie kiedyś się widziały wszystkie. Jak i też będzie w drugą stronę, w stronę wschodnią od wieży, no piękny widok na miasto Grudziądz. To wszystko w programie Skaner Grudziądza. Na kolejny zapraszamy za tydzień.